pierwszy Knurowski Kiermasz Bożonarodzeniowy, który skupił bardzo dużo naszych mieszkańców, od tych najmłodszych aż po starszych. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł. Myślę, że warty kontynuowania. Wiele atrakcji. Należy podkreślić, że 282 osoby, głównie dzieci, ale także młodzież gimnazjalna, uczniowie szkół średnich, ale i dorośli wzięli udział w pięknej rywalizacji takiej świąteczno-bożonarodzeniowej, a mianowicie budowa szopek betlejemskich, ozdób choinkowych, wykonanie kart świątecznych, także piękna rywalizacja, mnóstwo wyróżnień, atrakcyjne nagrody. Wszystkim za ten udział serdecznie dziękuję i raz jeszcze gratuluję. Pierwszy jarmark bożonarodzeniowy w Knurowie, około 20 wystawców, trójka gastronomów, Zdrowe Bistro, Kredens, Zielony Domek. Mnóstwo dobrych rzeczy do zjedzenia i wspaniałych ozdób świątecznych, wyrobów rękodzieła. W większości to są Knurowianie, którzy biorą tutaj udział. Pierwszy raz wczoraj słyszałem głosy osób, które opuszczały jarmark, że są zaskoczone, że jest taka frekwencja i że tyle fajnych rzeczy można było tu zobaczyć, zjeść, spróbować, zakupić. Także cieszymy się, że to się udało. Po efektach, po owocach widzimy, jak była to potrzebna inicjatywa. Widząc radość mieszkańców, kiedy tu przychodzą, cieszą się, widzimy, że to ma sens, bo każde takie spotkanie mieszkańców, życzenia sobie nawzajem składane, budzą radość w sercu, uśmiech na twarzach. Jest to niesamowite wrażenie. Jestem przekonany, że ten pierwszy jarmark to jest pierwszy, ale nie ostatni. Co roku będzie się to odbywać. Mam nadzieję, że jeszcze z większą ilością ludzi, z większą ilością wystawiających, bo piękne ozdoby świąteczne, potrawy świąteczne kuszą i mam nadzieję, że potęgują w nas to święto, które właśnie nadchodzi. Boże Narodzenie, które jest tutaj już obecne, tydzień przed świętami. W tym miejscu chciałbym właśnie serdecznie wszystkich pozdrowić i złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby w każdym domu nie zabrakło posiłku, nie zabrakło krzesła dla strudzonego wędrowca. Życzę, żeby każdy z Was, każdy z nas, bo jesteśmy wszyscy jedną wspólnotą miejską, czuł się w te święta dobrze, radośnie, szczęśliwie, żebyśmy nie czuli się samotni. Taka prośba, jeżeli widzimy koło siebie samotnych ludzi, to zaprośmy, przygarnijmy, bądźmy naprawdę wszyscy jedną rodziną. Korzystając z okazji, wszystkim mieszkańcom Knurowa życzę zdrowych, pogodnych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nowym 2017 roku.